Dziękuję, dziękuję. Szymon, proszę. O mój Boże, przesadzasz. Cześć kochani, witajcie z powrotem w Co Hubert Gotuje i dzisiaj pokażę wam, jak przygotować przepyszną dietę na budżecie. Sałatka prosto z Lidla na 40% promocji. Pierwszym krokiem, jaki zrobimy, to jest zerwanie naklejki. Krokiem numer 2 będzie włożenie pudełka do mikrofalówki. Krok numer 3 wyciągnij z mikrofalówki ciepłe danie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich przepysznych potraw na budżecie, wejdź po prostu na codzieshubertgotuje.com i dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Żałosne. Jeśli pomyślisz sobie o gotowaniu posiłków i jedzeniu zdrowo, od razu możesz pomyśleć, że to brzmi drogo. Na przykład oglądaniem fancy influencerów, jak opierniczają najdroższego łososia ze szparagami podanego na najdroższej sałacie. Jeśli zaczniesz sam sobie gotować twoją dietę, znowu będziesz musiał wymienić skarbonkę. Mam zamiar ci pokazać, jak przygotować posiłki na diecie dla kulturysty jako student lub biedny dorosły. Słuchajcie, na potrzeby tego odcinka zrobiłem research w internecie. Znalazłem 4 produkty, które według mnie są najlepsze, jeśli chodzi o cenę, jeśli chodzi o wartości i jeśli chodzi o smak, bo smak, moi drodzy, nie ukrywajmy, jest jeden z najważniejszych czynników w tej całej przygodzie. Więc co? Zaczynamy. Produkt numer 1. Soczewica. Bardzo niedoceniany produkt w krainie fitness. Sporo białka, bardzo taniutki. W momencie, kiedy kręcę ten odcinek, kosztuje aż tylko 4 złote. A pamiętajcie, że inflacja zapiernicza tak szybko, jak odrzutowiec na niebie. 2. Pierś z kurczaka. Dużo białka, nie są drogie, praktycznie może każdy sobie na nie pozwoli. 3. Są to jajka. Produkt, który jest must have w każdej kuchni. Możesz z niego przyrządzić milion różnych potraw. Nigdy się nie nudzą. Pyszniutkie, zdrowiutkie i taniutkie. I ostatnim naszym produktem jest białko w proszku. Nie mogłem cię inaczej zaskoczyć, wiem. Jeśli ćwiczysz na siłowni, na pewno już kiedyś piłeś białko. I na pierwszy rzut oka może ci się wydawać bardzo drogie. Ale jak tylko sobie rozbijesz je na kilka porcji, wychodzi bardzo tanio, bardzo korzystnie. I jest tylko jedno, ale zwróć uwagę, quality, czyli tak zwaną jakość. Nie kupuj tych najtańszych, bo będziesz miał problemy. Dobra, mamy już 4 produkty, wokół będziemy budować całą bazę naszych posiłków dzisiaj. Shake. Shake to jest coś, co możesz po prostu przygotować na milion sposobów, w zależności co ci smakuje. Wrzucasz do blendera, blendujesz to i masz zrobione. Patrzcie, jak to się robi. 5 minut zajmuje przygotowanie tego eliksiru. Cena nie przekraczająca 5 zł. Jak dla mnie bomba. A najlepsze jest to, że możesz przygotować go na bardzo dużo sposobów i idealnie się sprawdza jako posiłek przed lub po treningu. Numer 2, czyli jedna z najlepszych moich potraw, bo jest to połączenie moich 2 ulubionych produktów. Ryż oraz jajka. Jajka na patelnię i dodajemy wcześniej przygotowany ryż. Trochę świeżego szpinaku, gotujemy na wolnym ogniu, dodajemy sosu soja, mieszanko i tyle. Kochani, to jest po prostu łatwe. 3, to będzie pierś z kurczaka, czyli jeden z najbardziej pożądanych produktów przez wszystkich bodybuilderów, który daje nam niesamowitą siłę i pozwala rosnąć jak na drożdżach. Taniutka, bardzo dobra, tylko musisz dobrze przyprawić. Ja dodam sobie teraz troszeczkę ziemniaczków i marcheweczki. Nieważne co dodasz, obok tego pierś z kurczaka blatuje praktycznie do wszystkiego, tylko musi być odpowiednio przyrządzona. Soczyście, czyli króciutko, tak żeby nie trzymać jej za długo na patelni i będzie git. Oliwa, kurczaczek, troszkę przypraw. Smażymy na wolnym ogniu, po czym dodajemy ziemniaki i marchewkę ugotowaną już wcześniej. Bardzo tani, smaczny, klasyczny posiłek. I 4, to będzie papka z soczewicy. Dlaczego papka? Bo wygląda jak papka. Słuchajcie, soczewicę zacząłem jeść jakiś czas temu i miałem chwilową przygodę, by zostać weganem. Aktualnie już jem mięso z powrotem, ale nie mówię, że nie wrócę do tego. Ale słuchajcie, bardzo dobry, szybko można przyrządzić i zresztą spójrzcie. Soczewicę gotujemy na wolnym ogniu. W międzyczasie przygotowujemy sos, dodajemy przypraw do sosu, mieszamy, dolewamy sos do wcześniej przygotowanej soczewicy oraz jeszcze odrobinę fasoli, żeby podbiła nam białeczko i here we go! Alright, moi drodzy,
Oto 4 pełnowartościowe posiłki, nie przekraczające kwoty 30 zł. Czy to nie brzmi wspaniale? Słuchajcie, w każdym magazynie fitness, każdy trener, wszyscy mówią, że dieta to king. Bez diety nie ma efektów, to fakt, ale nie musisz po prostu okradać banku, żeby jeść zdrowo. Wystarczy mieć w głowie kilka swoich przepisów i znasz podstawowe produkty, wokół których budujesz swoją bazę. Zmieniasz ewentualne toppingi, dodajesz ewentualne przyprawy i w ten sposób po prostu możesz stworzyć milion różnie smakujących potraw. Słuchajcie, także posiłki spakowane, zaraz ruszam do biura, ale póki co chciałbym się podzielić z Wami ostatnią moją takim przemyśleniem. Same przygotowywanie posiłków już pozwoli Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy. Najgorsze, co możesz zrobić, to po prostu wyjść z domu bez żadnych posiłków, bez niczego i iść swój dzień po prostu bez żadnego przygotowania. W ten sposób jesteś narażony na podejmowanie decyzji pod wpływem chwili, czyli jesteś w pracy, przychodzi przerwa, ty nie masz ze sobą swoich posiłków i pewnie kupujesz jakieś jedzenie w pierwszej, lepszej żabce lub może ewentualnie na kantynie w twojej pracy. I to zawsze kończy się z tym, że twoja dieta jest niezdrowa oraz jest droga. Przygotowanie posiłków już samo w sobie pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze. A jeśli będziesz jeszcze dobrze wybierał produkty, te tanie produkty i robił to mądrze, to gwarantuję Ci, że zobaczysz różnicę w wydawaniu pieniędzy na jedzenie. Pozwól, że powiem Ci pewną historię. Kiedyś nie umiałem nawet przyrządzić jajecznicy królewskiego dania każdego mężczyzny. A dzisiaj radzę sobie całkiem dobrze, prawda? Kiedy wyjechałem po raz pierwszy raz naście lat temu do Holandii, od razu mi zaczęło brakować ciepłych posiłków mojej mamusi, podstawianych pod nos każdego dnia, a lodówka już nie napełniała się w magiczny sposób sama. To, że byłem w obcym kraju, byłem sam, mieszkałem z obcymi ludźmi, to w ogóle nie miało znaczenia. Kiedy po raz pierwszy raz wróciłem z pracy, rozpakowywałem wtedy mrożone burgery i wrzucałem frytki na olej i podczas całej tej procedury byłem z moim tatą na telefonie. I to było jedyne, na co mnie było stać. Wiedziałem, że nie mogę tak po prostu jeść, bo to się prędzej czy później gorzej dla mnie skończy. Więc zacząłem robić research w internecie, zacząłem po prostu kupować produkty, które lubię i zacząłem spędzać czas w kuchni. Hubert, potrzebujesz tylko 3 posiłków dziennie, żeby po prostu przeżyć. Uwierz mi, że byłem mega ambitny i super zmotywowany, tak jak w fitness. To zajęło mi to sporo czasu, zanim nauczyłem się gotować i swobodnie czuć w mojej kuchni, w kuchni w Holandii. Jeśli może też dopiero zaczynasz gotować i masz problemy w kuchni, nie wiesz, do czego służy patelnia, nie wiesz, jak robić posiłki, a co dopiero robić meal prep, to pamiętaj o tym. Every master was a disaster. Powtarzam to zawsze. Jest to moje ulubione powiedzenie, ponieważ wystarczy, że będziesz robił research w internecie, będziesz meldował się w tej kuchni, będziesz próbował, będziesz spieprzysz dużo posiłków, ale z biegiem czasu nabierzesz skilla i wtedy w końcu wyrobisz swoją umiejętność i będziesz konsekwentnie trzymał diety, taniej diety. Bo będziesz po prostu wiedział, jak przygotowywać tanie posiłki. Jeśli już teraz chcesz zgłębiać wiedzę na temat zdrowego odżywiania, to zapraszam Cię do tego filmu. Z całego serca Ci dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś wartość dla siebie, że już wiesz, jak gotować na budżecie. Jeśli tak, zostaw mi tego lajka, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo będzie więcej. Moim celem jest nauczyć Cię fitness i zdrowego odżywiania, żebyś mógł zbudować piękne ciało. Także z tego miejsca żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego dnia. Hej. Cześć kochani, tutaj Hubert z programu Co Dziś Hubert Gotuje. Słuchaj, bardzo się cieszę, że zostałeś ze mną do końca. Mam nadzieję, że już wiesz, jak gotować na budżecie. I jeśli Ci przyjdzie jakiś pomysł, żeby pojechać do Makdo, kupić sobie Big Meala, to zawsze możesz ugotować 4 pełnowartościowe posiłki właśnie w tej cenie. Dziękuję, na razie.